Was na kolejnym filmie goleniowym po dłuższej przerwie, ale mam nadzieję, że nie spowodowało to mniejszego zainteresowania tym kanałem. Na dzisiaj kontynuujemy podróż z produktami, które otrzymałem od Denisa, przyjaciela tego kanału. Dziś wykorzystam bowiem takie oto mydło do golenia. Mam nadzieję, że dobrze to widać. The Goodfellas Smile Inferno. Takie mydło do golenia, mydło, na które patrzyłem już przez długi czas i które zamierzałem nabyć, także niezwykle cieszę się, Denis, że przesłałeś próbkę tego mydła do mnie. To ono dzisiaj będzie tym głównym bohaterem tego odcinka. No a co do tego mydła? Użyjemy takiego oto pędzel marki Omega z taką fajną, plastikową, białą rączką. Bardzo go lubię. Jest to pędzel ze szczeciny dzika. Włożę go tutaj do takiego słoiczka z wodą. Taki mam bowiem patent na moczenie tego pędzla i przygotowanie go do golenia. No więc pędzelek się moczy. Jakie żyletki? Myślałem o żylet Minora, czyli tych, które otrzymałem od Denisa. Sprawdziły się w ostatnim odcinku bardzo dobrze, no ale ostatecznie postanowiłem wrócić do tego, co zaprezentowałem bodaj na pierwszym z moich filmów, czyli dzisiaj również żylet, tyle że żylet Wilkinson Sword. Takie oto żyletki. No a maszynka. Maszynka, słuchajcie, jest jedną z moich ulubionych. Muley R 106. Tak ona wygląda. Z taką fajną, czarną rączką. W środku mam już żyletkę Gillette Wilkinson Sword. I tak wygląda jej głowica. Maszynka oczywiście trzyczęściowa. Głowica bardzo podobna do Edwina Jaggera DE89, czyli DE89. Naprawdę fajna maszynka i bardzo lubię się ją golić. Używam ją dość często do codziennego golenia, także myślę, że dzisiaj da sobie radę z moim niezbyt obfitym, jak widzicie, zarostem. Brudki się pozbyłem, a pozbyłem się, słuchajcie, dlatego że postanowiłem się ostrzyc, a strzygę się sam. No więc była to dobra okazja do tego, żeby zrobić też pewien lifting na twarzy. Także dzisiaj, jak wspominałem, dwudniowy zarost bez tej charakterystycznej brudki. No i jako aftershave coś delikatnego, będzie to Canyon Gold Aftershave. Użyłem go już na jednym z filmów, ale pomyślałem, że do niego wrócę. Jest tutaj taki rozpylacz, także bardzo fajnie się go nakłada. Delikatny zapach, nie jest bardzo trwały, taki herbaciany, jak wspominałem na filmie, na którym był on bohaterem. Oczywiście producentem jest Polena Ewa S.A. Także takie produkty dzisiaj. W przygotowaniu mam także AUN, ewentualnie gdyby zdarzyły się jakieś zacięcia albo podrażnienia, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Także przystąpię teraz do wyrabiania piany i za chwilę wracam do Was na tę właściwą, najważniejszą część tego filmu, czyli na samogolenie. Widzimy się już za moment. Ok, twarz przygotowana, piana, mam nadzieję, że wyrobiona. Taka to jest oto konsystencja tej piany. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda to mydełko w takiej stałej postaci. Taki jest jego wygląd, mam nadzieję, że to widać. Zapach. Zapach dość ciekawy. Powiem Wam, że całkiem taki dość intensywny. Jak przeczytałem, jest tutaj zapach cedru, patchouli, no naprawdę jest tego bardzo dużo, róża, drzewo sandałowe, bardzo fajny zapach, bardzo pojemny, jak się okazuje, w różnego rodzaju składniki. No zobaczymy, jak poradzi sobie to mydło na mojej twarzy. Ok, przystąpimy do wyrabiania piany. Tak jak wspominałem, jak zauważyliście, brudki nie ma. Zatem dzisiaj takie całościowe golenie. Golimy dzisiaj każdy element mojej twarzy. Zatem i pod nosem, i na brodzie. No, powiem Wam szczerze, że troszeczkę już przejadła mi się ta brudka i pomyślałem, że
dokonam pewnej zmiany. Cóż, po remoncie wciąż nie mogę się odnaleźć. Wciąż nie mogę odnaleźć też pewnych rzeczy, które miałem, produktów goleniowych. Nie tylko zresztą goleniowych, ale głównie o tych tutaj chciałbym powiedzieć. A zatem nie wiem, gdzie są moje aftershave'y. Wszystkie. Nie wiem, gdzie są niektóre żyletki. No muszę sobie z tym na razie radzić, dlatego też być może tak mało nowości możecie zauważyć w ostatnim czasie na tym kanale, aczkolwiek dzięki Denisowi tych nowości jest oczywiście nieco więcej. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Ci, Denis, dziękuję, bo Twój udział w istnieniu tego kanału w tych okolicznościach jest nie do przecenienia. No, zapach będzie chyba jednym z tych trwalszych, choć w opisie tego mydełka przeczytałem, że zapach jest raczej łagodny. No ja bym powiedział, że jest dość wyczuwalny i wyobrażam sobie, że również po samym goleniu taki wyczuwalny także będzie. No dobrze, jak wiecie, nie jestem specem od wyrabiania dużej i obfitej piany. Zresztą uważam, że każdy powinien golić się tak, jak jest mu wygodnie. Zatem ta konsystencja, którą mam na twarzy, myślę, że przy takim zaroście wystarczy mi na pewno. Muley R106 w rękach i rozpoczynamy pierwsze przejście. W tle możecie usłyszeć moją córeczkę, która jest aktualnie w wirtualnym świecie, gra w jakąś grę online z koleżanką, więc no cóż, nie będzie zwracała na pewno uwagi na fakt, że tata goli się przed kamerą. No ale to jest taki znak naszych czasów. Tak jak my kiedyś, przynajmniej osoby z mojego rocznika, z mojego pokolenia, wychodziły na dwór, rozmawiały ze sobą. Życie toczyło się w tak zwanym realu, a nie w świecie wirtualnym. Tak dzisiaj dzieci niestety albo stety idą z duchem czasu i spędzają go właśnie w internecie. Osobiście tego zbytnio nie pochwalam i nie jestem entuzjastą takich relacji, no ale myślę, że moje poglądy traktowane są przez córkę jak poglądy dinozaura, człowieka z innej epoki. Zatem nie jestem w stanie niestety jej przekonać, że można inaczej. No dobrze, ja mam tutaj o takich rzeczach, a tymczasem pierwsze przejście za nami. Tak, zapach jest naprawdę intensywny. Czuję to mydełko i myślę, że ono na skórze będzie się utrzymywać dość długo, dlatego też chyba dobrze, że wybrałem Canyon jako ten aftershave. Bo gdybym wybrał aftershave, który byłby o równie intensywnym zapachu, to mógłbym dzisiaj wieczorem bardzo intensywnie też pachnieć w domu. Ja myślę, że moja małżonka nie byłaby z tego zadowolona. No dobra, słuchajcie, czyli pierwsze przejście z głowy. No oczywiście, jak to w moim wypadku bywa, pierwsze przejście z całą pewnością nie jest wystarczające. Będzie potrzebne przejście numer 2, czyli przejście pod włos. Jeżeli chodzi o maszynkę, powiem Wam, że jest to jedna z łagodniejszych maszynek, jakie mam. Tak jak wspominałem, głowica dość podobna do Edwina Jaggera DE89, a ta z kolei, czyli Edwin Jagger DE89, jest maszynką polecaną osobom początkującym. Stąd też podobieństwo tych głowic powoduje, że golenie Muley R106 z całą pewnością nie jest goleniem dla tych, którzy
cenią sobie maszynki agresywne. No ale ponieważ tego zarostu dzisiaj dużo nie było, zdecydowałem się na łagodniejszą maszynkę i też z łagodniejszą maszynką przejdę do przejścia numer 2. A zatem za moment przejście numer 2 i widzimy się ponownie. Ok. Twarz zwilżyłem wodą. Jeszcze sobie troszeczkę tutaj tej piany dorobię. Nie żeby było jej mało na pędzlu, ale pomyślałem, że jak troszeczkę zgęstnienie, to może będzie jeszcze lepiej prezentować się na twarzy. Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze. Rzadko o to pytam, a myślę, że jest to pewien błąd z mojej strony. Ilość subskrybentów tego kanału rośnie, za co serdecznie Wam wszystkim widzowie dziękuję. No i mam nadzieję, że u Was wszystko w jak najlepszym porządku. U mnie ostatnio dużo pracy, tak jak wspominałem, też remont. No ale wszystko się powoli kończy takim happy endem, więc myślę, że powoli ta normalność zawita do tego domu. Pędzel bardzo lubię, tak jak Wam wspominałem, on, jeżeli chodzi o wygląd, to jest z całą pewnością jednym z fajniejszych, jakie mam. Ja taką prostotę w wyglądzie sobie cenię, a teraz za dużo nie zobaczycie, bo jest na nim dużo piany, ale ja sobie taką prostotę naprawdę cenię i uważam, że pędzel takiej natury jest naprawdę fajny. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jest też dość ciężki, jeżeli chodzi o trzymanie podczas wyrabiania piany i jej rozprowadzania na twarzy. To jest taki minus, a minusem tego pędzla jest rączka. Rączka, za którą go cenię i chwalę, no ale jednak ta rączka jest troszeczkę mała, przynajmniej na moje, myślę, że nie małe dłonie. W związku z powyższym muszę Wam powiedzieć, że to jest pewien problem i czasami łapię się na tym, że boję się, że po prostu go upuszczę. No dobrze, drugie przejście, kochani, zapowiadana przeze mnie druga część z użyciem Muley R106, tym razem pod włos. Zobaczymy, jakie to da efekty. Ok. No. Powiem Wam, że jest to taka maszynka do codziennego użytku. Jak wspominałem wcześniej, naprawdę można złapać ją w dowolnym momencie i ogolić się dobrze. Nawet przy takim zaroście, jaki mam ja. No oczywiście chwila nieuwagi może się zakończyć też pewnym zacięciem, podrażnieniem. To jest normalne, jeżeli golimy się maszynkami na żyletki. Tutaj nawet przy maszynce łagodnej pewna ostrożność jest jak najbardziej wymagana i mile widziana. Tak, zdecydowanie będziecie słyszeć moją córkę. Wygnałem ją do ostatniego pokoju w domu, ale to niestety nie pomogło. No cóż, ponoć wszelkie niedoskonałości techniczne tylko ubarwiają filmy i sprawiają, że stają się one ciekawsze. Więc mam nadzieję, że i w tym wypadku tak będzie.
widzicie. Całkiem to sprawnie idzie. Tak. No. I jest. Drugie przejście za nami. I myślę, że całkiem. Całkiem dobre i całkiem efektywne. I Aun raczej potrzebny nie będzie. Jeśli Was martwi ten oto ślad, to muszę Wam powiedzieć, że po zgoleniu bródki okazało się, że taki ślad na mojej skórze znajdował się pod nią, także nie jest to efekt tego golenia, nie jest to efekt dzisiejszego użycia maszynki Muley R106 i żyletek, przepraszam, Gillette Wilkinson Sword. Z całą pewnością, używając Muley, możemy być pewni, że tych zacięć będzie zdecydowanie mniej, bo tak jak wspominałem, jest to naprawdę łagodna maszynka. No dobrze, słuchajcie, czyli tak. Gwoli podsumowania, zanim użyję Aftershave'a, The Goodfellas Smile Inferno uważam za bardzo fajne mydło. Oczywiście nie przyłożyłem się jakoś wybitnie do wyrobienia piany, ale ta piana jednak była dość obfita, jest jej jeszcze sporo. Zapach jest chyba tym, co najbardziej podoba mi się w tym mydle i powiem Wam, że nadal czuję go na skórze, co nie zawsze zdarza się, kiedy używamy mydeł do golenia, także to mydło naprawdę ma taki zapach trwalszy, pozostający dłużej na skórze i wyczuwalny również na dłoniach, kiedy się po tej skórze dotyka. Także muszę Wam powiedzieć, że jeśli lubicie takie mocniejsze, wyraziste zapachy, to z całą pewnością The Goodfellas Smile Inferno będzie mydełkiem dla Was. Ok, Muley R106, jak wiecie, jest moją maszynką taką codziennego użytku, którą bardzo lubię, więc zachwalał jej tutaj nie będę, no bo werdykt może być tylko jeden. Przypomnę, Gillette Wilkinson Sword, te żyletki były dzisiaj w użyciu. Bardzo fajne, bardzo polecam, bardzo efektywne. No i oczywiście mój pędzel Omega z tym białym trzonkiem i z pianą, jak widzicie, sporo tej piany jeszcze na nim. No dobrze, słuchajcie, to teraz czas na aplikację zapowiadanego przeze mnie Canyona Gold. Lubię ten zapach, bo jest naprawdę delikatny. Jeżeli chcę użyć czegoś na wieczór, co nie będzie straszyło pozostałych domowników, no to myślę, że ten Canyon będzie bardzo dobrym wyborem. Jak widzicie, jest tutaj, nie ma kryzy, jest taki aplikator, taki pryskacz, więc możemy teraz prysnąć na twarz i będziemy już w dół. O tak, bardzo fajny zapach, bardzo przyjemny. O. Jak wspominałem, nie jest to zapach jakiś wybitnie trwały, także on z Wami długo nie zostanie. No ale na ten moment, kiedy aplikujecie go na skórę, sprawi, że jest ona taka gładsza, delikatniejsza i naprawdę bardzo fajnie pachnie. Także jeszcze raz ten Canyon Gold polecam Wam serdecznie. Dobrze, słuchajcie, to dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, dziękuję Wam za Wasz udział w tym odcinku. Tobie, Denis, jeszcze raz dziękuję za przesłane próbki. Oczywiście pozostałe z nich także będą bohaterami następnych odcinków. Dlatego dziękuję Ci raz jeszcze, przyjacielu, bo sprawiasz, że ten kanał dzięki Tobie staje się kanałem ciekawszym. No a ja dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, dziękuję za wszystkie subskrypcje, za to, że lubicie ten kanał, że oglądacie te filmy. No i cóż, widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że po dużo krótszej przerwie niż ostatnio. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!